W sobotnie popołudnie w Berezie, w Domu Ludowym, gdzie odbywa się po raz nasty już przegląd kapel i zespołów śpiewaczych z terenu gminy Miedrzyc Podlaski, ale i nie tylko, z terenu powiatu bielskiego oraz z całego regionu. W tym roku wyjątkowo zmieniliśmy nazwę, ponieważ rokrocznie był to przegląd kapel i zespołów ludowych, natomiast w tym roku zmieniliśmy nazwę na śpiewaczek ze względu na to, że repertuar się już zmienił. Jest muzyka ludowa, tradycyjna, biesiadna, ale nie tylko. Będą też występy churalne, więc ten repertuar jest bardziej urozmaicony niż w poprzednich latach. Dzisiaj przed nami 12 występów, 12 zespołów prezentuje się na scenie Domu Ludowego, na deskach Domu Ludowego w Berezie. Mam nadzieję, że to będzie dobrze spędzone popołudnie z folklorem i nie tylko. Dziś tutaj jesteśmy przede wszystkim po to, żeby się integrować i wspólnie spędzić czas w sobotnie popołudnie. Każdy z 5 zespołów ludowych na terenie gminy ma taką swoją tematyczną imprezę, wydarzenie. Zapraszają zaprzyjaźnione zespoły z regionu po to właśnie, żeby się spotkać, posiedzieć razem, porozmawiać. To jest taki główny cel tych spotkań. Chodziłem do ciebie zawsze i ochotą. Kiedy księżyc świecił, kiedy księżyc świecił i gwiazdy migotą. Tyś mnie wyzierała, bo pięknie wpuszczała, żeby twoja mama, żeby twoja mama nas nie uwidziała. Tyś mnie wyzierała, bo pięknie wpuszczała, żeby twoja mama, żeby twoja mama.
są liście z drzew, słychać krzyki me. Dawno jesień u nas już nastała. Nie mogłem sobie odmówić zaproszeniu zespołu Ale Baby z Berezy, bo tutaj czujemy się naprawdę jak w domu. I cieszę się bardzo, że tak wiele zespołów przyjęło zaproszenie na dzisiejszy wieczór. Chciałbym wam bardzo podziękować za przepiękne występy, za tą treść, którą niosą pieśni ludowe. Bardzo dziękuję wam wszystkim za te piękne przesłanie, za emocje, które wyrażacie w śpiewem, muzyką. To jest ważne, że chcemy się spotykać. I tak naprawdę każde pokolenie powinno brać przykład z takich rodzinnych spotkań, bo dzisiaj wszyscy czujemy się, jakbyśmy byli jedną rodziną.